Są ludzie, którzy na pewno byli przyniesieni przez bociany, ja byłem przyniesiony przez bociany, ale oczywiście patrzę tak po znajomych, na pewno są ludzie, którzy zostali znalezieni w kapuście. Mało tego, są i tacy, którzy byli znalezieni w burakach, a tych znalezionych w burakach można podzielić na tych, co byli znalezieni w burakach cukrowych i na tych, którzy byli znalezieni w burakach pastewnych. Żeby nie było wątpliwości, ostatni w tym roku wykład Dziecięcego Uniwersytetu UniKids nie był z dziedziny socjologii ani z roślin pastewnych. Temat był owszem przyrodniczy, ale dotyczył istot żywych, które zbudowane są skrzydeł i zdziobo i piór. Kurczaczek jadł różne owady i ziarenka, a bocian jadł ryby. Bo szybko rósł, dużo jadł i w efekcie jak się dużo je, to się robi dużo kłupek. No i bocian niestety robił wokół siebie duży bałagan. Arcyciekawe opowieści o ptakach przygotował dla małych studentów i ornitolog, podróżnik, założyciel i szef azylu dla ptaków oraz dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. No sposób przekazywania to jest, no jakoś tak staram się zrozumieć, co by człowiek chciał usłyszeć i jak usłyszeć, prawda, żeby to nie było jakieś tam bardzo naukowe, bo po co. Natomiast życie daje mnóstwo różnych kontaktów, anegdot, tylko trzeba mieć oczy szeroko otwarte i to widzieć. Przez kilkanaście lat pracy w azylu przyjąłem rocznie 2,5 do 3 tysięcy ptaków. Wiele z tych ptaków z nami zostawało i one pokazywały różne dziwne rzeczy. Nie wszystko się nadaje do opowiadania, ale no to, co się nadaje, to staram się opowiedzieć. Otwieramy to pudło, ale niestety bocianica była nieżywa. Podniosłem ją z tego pudła, okazało się, że pod nią leży jajko. I to jajko włożyliśmy do inkubatora. Gdybyście chcieli inkubować bociana, to zdradza temperaturę 37 stopni Celsjusza. Ma to być idea przekazywania wiedzy, ale z drugiej strony uwrażliwiania na ptaki, na ich potrzeby. No i też promowanie azylu, więc taki jest cel i dlatego to robię. Jak się okazało, wykład o ptakach był interesujący nie tylko dla małych studentów. Ich rodzice entuzjastycznie podsumowali cały rok akademicki. Jak minął ten rok, kolejny rok akademicki w UniKidsie? Cudownie. Dzieci są bardzo zadowolone i myślę, że to jest najważniejsze. Wiedzą więcej, są mądrzejsze. Moje dziecko za każdym razem przychodzi zachwycone, więc nic więcej nie mogę dodać. Jest świetnie. Bardzo dzieci sobie cenią te zajęcia, czekają na nie i zadowolone są. I widać, że dziecko zupełnie inaczej po tym roku podchodzi do tego wszystkiego. Z radością przychodzi na takie wykłady, z radością bierze udział w ćwiczeniach. Coś innego oprócz tego ganiania po podwórku i zabawy na komputerze. Dzieci są zachwycone jak to wszystko, co organizowane przez Oxford UniKids. Teraz już tylko cieszyć się wakacjami, a gdy bociany zbierać się będą do odlotu, można pomyśleć o kolejnych atrakcjach Dziecięcego Uniwersytetu UniKids. Czy w przyszłym roku również dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach? Tak jak i w ubiegłym roku, tak i w przyszłym. Czy na pewno w przyszłym roku też będą kontynuować? I oczywiście chcę korzystać w przyszłym roku również.